Urodziłam się w Zakopanem, w tym miejscu tutaj właśnie, u podnóża Tatr. Co prawda tutaj długo nie mieszkałam, ale pokochałam góry. W każde wakacje przechodziłam Orlą, Perć, w obie strony i właściwie Tatry całe zdeptałam, Tatry polskie. Pewnego razu, wracając z Zabratu, usłyszałam, że się po prostu ludzie wspinają, odgłosy jakieś, nie wiedziałam, co to znaczy. Później zorientowałam się, że wbijają, używają młotka, wbijają haki i zapragnęłam się wspinać. I kiedy poszłam na studia, kiedy dostałam się na psychologię wrocławską, tam odnalazłam klub wysokogórski. Miałam to szczęście, że do klubu przyjęła mnie pani Wanda Rutkiewicz. W tym czasie akurat polski himalaizm osiągał swoje szczyty, że tak powiem. Dużo było wspaniałych wspinaczy. Ja w tym środowisku się wychowywałam. I właściwie moje życie w czasie studiów wyglądało w ten sposób, że każdy weekend jeździłam właśnie w te góry Sokole, jak również Śnieżne Kotły. Tam są wspaniałe warunki właśnie zimowe, takie podobne do himalajskich. Moim marzeniem był trekking pod Mount Everest, czyli właściwie wyprawa do Nepalu. I ten nasz wyjazd do Kalkuty, byłam z moim kuzynem etnografem. On nie był zainteresowany Kalkutą, ale był zainteresowany właśnie Nepalem i mieliśmy ten trekking zrobić razem. Ponieważ skradziono nam wszystkie dokumenty, nie mogliśmy opuścić Indii, ale do Kaszmiru, gdzie też są piękne góry Karakorum, mogliśmy pojechać i tam pojechaliśmy. No i był taki incydent, którego nigdy nie zapomnę, takie wydarzenie. Przekraczałam rzekę bardzo rwącą. Byliśmy już zmęczeni, z ciężkim plecakiem, wszystko nosiliśmy, wiadomo, na plecach. I w pewnym momencie ten wir tej rzeki podciął mi nogi i ja płynęłam już niesiona nurtem tej rzeki. Miałam wielki lęk, pomyślałam, że to już koniec, nie dam rady. I wtedy usłyszałam głos, tak jakby mi ktoś trąbkę do ucha przyłożył. Jeden wyraz: walcz. No i ten głos spowodował, że taka energia się jakaś we mnie wyzwoliła. Tak zaczęłam jakoś walczyć, że nie wiem, jakim cudem znalazłam się na brzegu. No pamiętam, jak leżę, jeszcze nogi mam w wodzie, ale trzymam się stałego gruntu tego piasku, żyję. O zakonie nie myślałam. Ja raczej chciałam być misjonarką świecką, pojechać na misję, to mnie zawsze pociągało. I dlatego też po studiach wybrałam się do Kalkuty, do Matki Teresy jako wolontariusz. Tam pracowałam w umieralni. Tam zachorowałam na malarię, skradziono mi paszport, wszystkie pieniądze, właściwie wszystko. I było to takie Boże doświadczenie. Zupełnie wtedy zdałam się na opatrzność Bożą, tak teraz powiem, wtedy to tak nie wyglądało. I wtedy właśnie przemyśliwałam sobie, miałam różne refleksje na temat tego, co Pan Bóg chce w moim życiu, czego ode mnie pragnie. I od tego zaczęły się takie intensywne poszukiwania, ale wtedy jeszcze o zakonie nie myślałam. Skąd pomysł na to, żeby być świecką misjonarką? Ja tak sobie myślę, że to był jakiś przebłysk już powołania, którego ja nie rozumiałam, nie odkryłam. Jak mi później powiedział jeden spowiednik, że miałam to powołanie od dawna. Ja pamiętam, że czytałam takie czasopisma Kontynenty i Poznaj Świat. Ja tak naprawdę w tej wczesnej młodości, w szkole, to chciałam być detektywem i podróżnikiem. Więc może to się też wiązało z tym, że gdzieś daleko ludzie potrzebują pomocy, jej nie mają, są biedniejsi niż my. Myślę, że takie myśli miałam w młodości, że my tutaj mamy tyle, ale ktoś tam gdzieś dalej nie ma nic, to może ja tam pojadę i im pomogę. Myślę, że to coś było z tego. Ta Kalkuta była takim momentem przełomowym, ponieważ ja byłam, wydawało mi się, bardzo zaradną młodą osobą i trenowałam, byłam sprawna, chodziłam po górach
często mówili, że dobrze tam się wspinam i tak dalej. I ja myślałam o tym, że pewnie pójdę tą drogą. Jednak ta Kalkuta, kiedy byłam chora, nie miałam nic, nie miałam pomocy, byłam z dala od kraju, nie mogłam się połączyć z krajem, ponieważ w tym czasie były strajki. I tu byłam kompletnie bezbronna, bezsilna i nawet bym powiedziała, że bezradna, bo nie miałam sposobu na to, by wyjść z tej sytuacji. I kiedy tak leżałam, właśnie pod taką moskitierą w zakrystii u sióstr, zwracałam myśli do Boga. Była adoracja Najświętszego Sakramentu i akurat nie widziałam ten Najświętszy Sakrament i zadawałam takie sobie pytania fundamentalne. Po co żyję? Jaki jest sens życia? Co Pan Bóg ode mnie chce w życiu? I myślę, że wtedy już ta myśl, której ja nie identyfikowałam jakoś się z nią, nie utożsamiałam, że Pan Bóg mnie wzywa, że mnie wzywa do zakonu, do jakiejś wyłącznej miłości, osobistej relacji z sobą. Chociaż ja osobisty stosunek do Pana Jezusa, wydaje mi się, miałam od zawsze. Ale nie odkrywałam tego powołania tak jasno wtedy. Od tego momentu minęły 4 lata, aż odkryłam powołanie. Ale wtedy to się zaczęło, myślę. W tej Kalkucie, kiedy ja już nic nie mogłam zrobić, że tak powiem, ze sobą. To jest zadziwiające, jak Pan Bóg przygotowuje człowieka do decyzji. Ja chodziłam do różnych osób, które wydawało mi się mogą mi pomóc. Też pytałam mojego spowiednika, czy może ja do zakonu powinnam pójść. Mówi, nie, no absolutnie ty się nie nadajesz do zakonu, bo za szybko chodzisz. No mowy nie ma, no gdzie? No, gdzie? Gdyby mi ktoś powiedział 10 lat temu, jak wstępowałam, no to bym kompletnie w to nie uwierzyła. To po prostu dla mnie to było niemożliwe, nierealne. To jest coś niesamowitego, mnie to zadziwia do dzisiaj. I jest coś takiego jak powołanie, pewien fenomen. Jest tylko ten pokój serca i taka pewność, że to jest to. I człowiek jest o tym przekonany, mimo że zostawia, bo ja zostawiłam właśnie te góry, które były moją pasją i możliwość wyjazdów, Himalaje, były takie możliwości, no cieszenia się tą wspólnotą braterską, cudowną, przyjaźniami i tak dalej. To nie wyobrażałam sobie życia bez tego, tych wypraw naszych właśnie w góry. No to jakoś schodzi na dalszy plan. Kiedy właśnie pewien ksiądz mnie przygotował przez pół roku do tej decyzji, no byłam gotowa powiedzieć tak, to było dla mnie oczywiste. Kiedy mi nawet powiedział, że ja to powołanie mam, musiał mi to ktoś powiedzieć. I że ja mam je od dawna. Jak gdyby odkrył i to dla mnie była łaska wielka. Bo ja byłam bardzo oporna, krytykancka i jakaś tak trudna mi się wydaje, no a dla niego nie ma rzeczy niemożliwych. On to wszystko pokonał. Jestem w tym środowisku i się cieszę. Pasja życia dla mnie to jest to, czemu się oddaję całkowicie, co kocham całym sercem, co jest dla mnie w życiu najważniejsze. I tym kimś jest dla mnie Jezus Chrystus. Jestem wdzięczna za to, że mnie powołał. Codziennie cieszę się właściwie tym, że mam to powołanie. Jestem szczęśliwa właśnie na tej drodze życia. Ja robię różne inne rzeczy, które są ciekawe, fascynujące. Można by też nazwać je jakimiś mniejszymi pasjami, ale tak naprawdę to on jest najważniejszy. On mnie uzdalnia do tego, żeby to robić. Daje takie możliwości, daje pomysły i też siłę do realizacji. Fundacja, którą wraz z przyjaciółmi założyłam, ma cel przeciwdziałanie uzależnieniom.
i promocję zdrowego stylu życia wśród młodzieży. Czyli naszym celem jest profilaktyka tak naprawdę, rozwój talentów młodzieży, żeby tak odkryli swoją pasję w życiu, żeby ich narkotyki już nie interesowały. Pomyśleliśmy sobie, że trzeba wcześniej zacząć, a nie leczyć ciężką chorobę, bo to jest dużo trudniej. I stąd pomysł na fundację. Nie wiem za bardzo, o czym mam mówić. Bo to mogę, wiesz, jak ja się rozwinę, to mogę gadać i gadać, no. Ale teraz, co ja to mam powiedzieć? No, że tam pracowałam, no i co? Już wystarczy, nie? Czy coś jeszcze?